Na sesji Rady Gminy Przemęt wręczone zostały nagrody w 9. konkursie historycznym. Uczestnicy mieli do opanowania materiał z 8 wieków historii ziemi przemęckiej, poszerzono o zagadnienia kultury i przyrody. Bogata historia ziemi przemęckiej pielęgnowana od lat sprawia, że tematyka konkursu jest bardzo rozległa. Podsumowanie rywalizacji odbywa się zawsze w najważniejszym dla samorządu lokalnego miejscu podczas sesji. W ten sposób uczniowie z przemęckich szkół są dodatkowo uhonorowani za wiedzę, którą posiadają. W 9. konkursie wystartowało 29 osób, 17 ze szkół podstawowych i 12 z gimnazjów. Co roku w listopadzie młodzież pisze, rozwiązuje test sprawdzający wiedzę. Test, jak pokazują wyniki, za każdym razem potrafi zaskoczyć piszących. I no nie jest łatwy, jest myślę coraz trudniejszy, ponieważ te pytania wyróżniły się od pytań z poprzednich lat. No muszą być coraz bardziej szczegółowe. W kategorii szkół podstawowych na trzecim miejscu był Marcin Ciesielski ze szkoły w Starkowie, na drugim Maria Skorupka z zespołu szkół w Mochach, na pierwszym ex aequo Alicja Olejniczak i Dominika Masztalerz z Radomierza. Wśród gimnazjalistów rywalizacja była bardzo zacięta. Przyznano 3 drugie miejsca dla Mikołaja Kmieciaka z Przemętu, Weroniki Czarnej z Kaszczoru i Eryka Hibnera z Bucza. Na pierwszym miejscu był Dominik Wolniczak z Kaszczoru. Nagrody wręczali wójt Dorota Gorzelniak z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Dominiakiem. Uhonorowani zostali także opiekunowie laureatów. To także dzięki ich pomocy uczniowie zdobywali punkty w konkursie. Dyplomy otrzymali Anna Kiełczewska, Agnieszka Szczepan, Patrycja Kmieciak, Dorota Piskosz oraz nieobecni na uroczystości Adam Nowak i Leszek Kolman. Trudne pytania konkursowe przygotowuje dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Maciej Ratajczak. Gmina Przemęt może być dumna ze swojej młodzieży. Gmina Przemęt ma bardzo bogatą historię i historię bardzo starą. Tutaj w rejonie Wolsztyna, w rejonie Leszna, to jest ziemia przemęcka, no, jest najstarsza historycznie, najbardziej udokumentowany ta historia jest właśnie tutaj, bo to właśnie tutaj w 1210 roku już znajdowała się kasztelania przemęcka, więc najważniejszy gród. Powiem może tak niepopularnie, że wtedy jeszcze ani Wolsztyna, ani Leszna na mapie nie było, a Przemęt już wówczas był bardzo ważnym ośrodkiem. Nie ma tej historii lokalnej w szkołach, tylko i wyłącznie jest zasługą nauczycieli, opiekunów, którzy przygotowują młodzież biorącą udział w konkursie historycznym, konkursie poświęconym historii ziemi przemęckiej. Tylko właśnie zasługą tych opiekunów jest to, że potrafią zaszczepić tą chęć poznawania tej historii, potrafią wskazać źródła, gdzie tej historii szukać. A młodzież rzeczywiście to jest tą, którą dzisiaj tutaj widzieliśmy na rozdaniu nagród, to jest ta młodzież, która najpełniej poznaje tą historię, ma największą wiedzę, no stąd też bardzo dobre, wysokie wyniki właśnie chociażby w konkursie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę. Dominik Wolniczak, zwycięzca w kategorii gimnazjów, startuje w wielu konkursach, ma szerokie zainteresowania. Biorę udział w większości konkursów, są to konkursy plastyczne, historyczne też. Ciekawi mnie ta historia. No, osiągnąłem już parę razy miejsca w tym konkursie, no i jestem pozytywnie nastawiony do niego. W kategorii szkół podstawowych 2 uczennice zdobyły pierwsze miejsce. No tak właściwie się interesuję historią, ale nie za bardzo mi wychodzi. Ale w tym chyba konkursie mi jednak weszło. Bardzo mało osób lubi w tych czasach historię, ale ja bardzo uwielbiam. Lubię też II wojnę światową, a najgorsze są te początki. Tak, dlatego błędy popełniłam w tych początkach niektórych. Maciej Ratajczak już zaprasza uczestników na 10. konkurs, który odbędzie się pod koniec roku.